Otwieram 20. sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa 8. kadencji. Poniedziałek 22 czerwca po raz pierwszy po 3 miesiącach w sposób tradycyjny, lecz z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa, w sali narad Urzędu Miasta w Dzierżoniowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, która podzielona została na 2 części, uroczystą i roboczą. W tej pierwszej radni oraz obecni na sali goście minutą ciszy upamiętnili nagle zmarłego byłego burmistrza Dzierżoniowa Marka Nowakowskiego, którego pogrzeb odbył się w ubiegłym tygodniu. W dalszej części sesji na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzierżoniowa z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza Dzierżoniowa pan Marek Piorun, wieloletni były burmistrz miasta, został uhonorowany wyjątkowym medalem zasłużony dla miasta Dzierżoniowa. Markowi Piorunowi zawsze przyświecała dewiza: bez ciągłego kształcenia i podnoszenia umiejętności trudno sukces i widoczne efekty pracy. Drodzy goście, to zawsze ważny moment dla nas wszystkich, ponieważ wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania Rady i nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju naszego miasta. Na wniosek złożony przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa nadaję panu Markowi Piorunowi medal za zasługi dla Dzierżoniowa. Gratuluję panie burmistrzu. Szanowni mieszkańcy Dzierżoniowa. Tak dużo powiedziano, ale chcę wam powiedzieć, że człowiek by nic nie zrobił, gdyby w swoim życiu nie trafił na ludzi, którzy przygotowali człowieka, którzy współpracowali i wierzyli w niego. I ja miałem to szczęście w swoim życiu, że takich ludzi spotkałem. I dzisiaj w obecności Państwa chciałbym za to serdecznie podziękować. Proszę Państwa, tyle lat znamy się, tyle lat ze sobą współpracowaliśmy, ze sobą na różnym polu, w różnych miejscach. I zawsze nam wszystkim przyświecała jedna myśl, aby służyć dobrze mieszkańcom naszego pięknego Dzierżoniowa. Ale też nigdy nic byśmy nie zrobili, gdybyśmy nie mieli poparcia naszych mieszkańców. Uważam, że Dzierżoniów jest wyjątkowym miejscem, gdzie mimo różnic zdań, ale zawsze potrafimy w sposób kulturalny rozmawiać i wyciągać najlepsze wnioski, które służą mieszkańcom Dzierżoniowa. Podczas sesji przedstawiono również oświadczenie Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie nadania nazwy Alei w Parku Sybiraków oraz podziękowano pani prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie Elżbiecie Nowakowskiej-Ackermans za zasponsorowanie i zasadzenie kilkudziesięciu krzewów lilaka. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w celu urządzenia alei zakupił 96 lilaków, zadbał o ustawienie ławek i posadzenie roślin. Zarząd Banku Spółdzielczego i jego pracownicy wypełniają społeczną rolę biznesu na rzecz społeczności lokalnej, zorganizowali akcję posadzenia krzewu, pozostawiają w ten sposób trwały i piękny dowód zaangażowania na rzecz miasta. Dziękuję. W racji funkcji mam zaszczyt odebrać te wszystkie gratulacje, ale my w naszym banku też jesteśmy jedną drużyną i tak jak pani Wanda podkreśliła, wspólnie wykonaliśmy i w momencie, kiedy złożyłam tę propozycję, nie miałam żadnych głosów przeciwnych, że ktoś skomentuje, a może czyn społeczny albo coś. Chętnie wszyscy, nie tylko pracownicy, ale właśnie z mężami, z żonami, z dziećmi, wspólnie sadziliśmy tą aleję po to, żeby właśnie coś fajnego, coś ekologicznego, coś miłego powstało. Mamy nadzieję, że na tych ławeczkach, które nowe zostały ustawione w tej alejce, również zagości miłość. Może ktoś zechce właśnie wśród kwitnących lilaków spotkać się na randkę i będziemy mieli nowe
piękne małżeństwa w mieście. Po uroczystej części sesji na parterze Urzędu Miasta były burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun odsłonił pamiątkową tabliczkę. Także bardzo proszę, panie burmistrzu, o odsunięcie tabliczki. Po dłuższej przerwie radni przystąpili do części roboczej, podczas której podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących prawidłowego funkcjonowania miasta. Dzisiaj też obszerna sesja, 16 projektów uchwał. Podzielone są na takie dwa pakiety. Pierwszy pakiet gospodarczy dla przedsiębiorców i drugi pakiet edukacyjny. Dla przedsiębiorców chcemy zwiększyć tą pomoc związaną z zahamowaniem gospodarki w czasie epidemii. Chcemy zmienić zasady zwolnienia z podatku od nieruchomości dla tych przedsiębiorców, którzy inwestują w Dzierżoniowie, uprościć te zasady, tak żeby łatwiej było składać te projekty, łatwiej było korzystać z tych zasad. Czyli to jest taka duża pomoc inwestycyjna związana z pomocą regionalną, ale też mała pomoc, ja to tak nazywam w cudzysłowie, pomoc de minimis, mniejsze kwoty. Również tutaj porządkujemy kwestie. Chcemy wzmacniać tych, którzy będą otwierali restauracje, ogródki gastronomiczne w centrum miasta. Chcemy pomóc tym, którzy będą likwidowali bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, czy budowali parkingi w obrębie Dzierżoniowa, ale też tym przedsiębiorcom, którzy będą zmieniali systemy ogrzewania z tych węglowych, szkodliwych na ekologiczne. Ten drugi pakiet edukacyjny, tutaj porządkujemy kwestie z przedszkolami. Od 1 września przypomnę, że w Dzierżoniowie powstanie kolejne, czwarte przedszkole publiczne. To przedszkole niepubliczne, które funkcjonowało przez kilkanaście lat. Tutaj pani dyrektor przychodzi na emeryturę, oddaje nam obiekty. Uznaliśmy, że jest tak duże zapotrzebowanie na przedszkola publiczne, że po prostu chcemy ten obiekt przejąć i sami prowadzić. Natomiast otwieramy też taką filię przedszkola publicznego numer 2 na ulicy Złotej. Wszystko po to, żeby właśnie jak największa ilość rodziców mogła dzieci umieszczać w tych przedszkolach naszych publicznych. Natomiast te, które dzieci nie znajdą tam miejsca, będą mogły uczyć się, wychowywać w przedszkolach niepublicznych z dopłatą, z dofinansowaniem tego grantu od Urzędu Miasta, tak żeby te kwoty opłat dla rodziców były i w tych przedszkolach, i w tych przedszkolach podobne. Również kwestie związane z dodatkami dla nauczycieli, kwestie związane z opłatami za dowożenie dzieci do przedszkola, za pobyt w przedszkolach, także takie kwestie, które trzeba uporządkować przed nowym rokiem szkolnym, a ten rok szkolny od 1 września i mam nadzieję, że już w miarę normalnych zasadach ruszą i nasze jednostki edukacyjne, czyli szkoły, przedszkola i żłobek dzierżoniowski. Panie burmistrzu, a co z inwestycjami? Wiadomo, budżet się zmieni i to sporo milionów zabraknie w tym budżecie. Czy w związku z tym ucierpią inwestycje? W pewnym zakresie tak. My ciągle monitorujemy, obserwujemy tą sytuację finansową i marzec, kwiecień były bardzo złymi miesiącami. Tutaj mieliśmy duże ubytki w przychodach zarówno tutaj tych naszych wewnętrznych podatków, które spływają do miasta, ale też odpisy z podatków centralnych, z PIT-u, z CIT-u czy z VAT-u. No w maju na szczęście drgnęło, coś poprawiło się, już te wpływy były większe. Jeżeli taka tendencja się utrzyma, no to te takie najczarniejsze analizy, które mówiły, że nawet 10 milionów mniejsze wpływy do budżetu miasta Dzierżoniowa możemy mieć, nie sprawdzą się i oby tak było. Natomiast nie zmienia to faktu, że mając świadomość, że ten rok jest inny, trudny, już od tych 3 miesięcy zupełnie inaczej funkcjonujemy. Poczyniliśmy działania związane z oszczędnościami w wydatkach bieżących, w naszych jednostkach, w naszych wydziałach, w naszej działalności. Tutaj, gdzie można było troszkę zaoszczędzić, takie oszczędności poczyniliśmy. Daje to kwotę ponad 3 miliony złotych, którą tą kwotę z tych wydatków właśnie na tej sesji ściągamy. No z inwestycji wypadła nam w zasadzie jedna inwestycja tylko, czyli drugi etap modernizacji osiedla kolorowego z różnych względów. Przede wszystkim chodzi właśnie o te mniejsze wpływy do budżetu, również Fundusz Dróg Samorządowych mniej nam pieniędzy chciał na tą inwestycję przeznaczyć niż pierwotnie było to ustalone tutaj na poziomie Urzędu Wojewódzkiego. Oczywiście inwestycja będzie realizowana w wieloletniej prognozie finansowej została, czyli najprawdopodobniej w przyszłym roku powrócimy do niej i ten element zakończymy. No, wszystkie pozostałe inwestycje realizujemy zgodnie z planem, także tutaj wielkich ubytków, jeżeli chodzi o takie rzeczowe wykonanie, nie będzie. Zobaczymy przez wakacje teraz, jak będą te wpływy się kształtowały, jakie będą prognozy i już od września będziemy ruszali z nowym planem inwestycyjnym na rok 2021. Wtedy się okaże, czy będą jakieś znaczne ograniczenia, czy nie. Jestem pełen nadziei, że nie, że będą to ograniczenia minimalne i dalej dynamicznie tutaj nasze inwestycje dzierżoniowskie będą prowadzone.
Interpelacje i zapytania radnych zakończyły czerwcową sesję Rady Miejskiej w Dzierżoniowie.